Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Zaproszenie dzisiejszego wieczoru do naszego programu przyjął pan dr Tomasz Domański z Instytutu Pamięci Narodowej z Delegatury z Kielc. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, dobry wieczór Państwu. Panie doktorze, podjął się pan zadania zrecenzowania dużego dwutomowego wydawnictwa Dalej jest noc, losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski. Redaktorami tego dużego wydawnictwa są profesor Barbara Engel-King i profesor Jan Grabowski. Dlaczego pan zrecenzował tę książkę? No rzeczywiście, no, dlatego, że publikacja dotyczy tematyki, którą Instytut Pamięci Narodowej się zajmuje, prawda? Czyli dziejów Żydów, społeczności żydowskiej w okresie II wojny światowej. Zajmujemy się jakby szerzej tym problemem, ale między innymi także w okresie II wojny światowej. Mam przyjemność i zaszczyt, ale też i obowiązek być koordynatorem Centralnego Projektu Badawczego Instytutu Pamięci Narodowej Dzieje Żydów w Polsce i Relacje Polsko-Żydowskie w latach 1914-1989. No i oczywiście była to, jakby to są już te kolejne dwa powody chociażby, prawda, dla których czułem się jakby w obowiązku, aby tą książką się zająć, przyjrzeć tym ustaleniom badawczym, które były jakby przekazywane poprzez media, ale także z którymi oczywiście naocznie się zapoznałem po przeczytawszy tę publikację. No ale poza tym oczywiście Instytut Pamięci Narodowej recenzuje bardzo wiele książek, sam wydaje bardzo wiele publikacji, jest jakby, ma istotny wpływ na to, co się publikuje w Polsce, więc to jakby było oczywiste, że dobrze byłoby, aby tą książkę przeanalizować, przeczytać, zapoznać się z jej ustaleniami, a w konsekwencji także poddać pewnej recenzji, która jest rzeczą normalną oczywiście i jak najbardziej spotykano, a wręcz oczekiwano od niektórych wydawnictw, że jeżeli publikacja się recenzuje, to znaczy, że jest ona, wzbudza zainteresowanie, ciekawość badawczą. Autorzy tej książki piszą, mówią, że to jest taka próba opisu strategii przetrwania Żydów w Polsce w okresie II wojny światowej. No przede wszystkim ta publikacja jest o losach Żydów, tak? O losach głównie od 1939 do 1944-45. Czy ona dotyczy strategii przetrwania? No ja mam tutaj pewne wątpliwości, prawda? Ponieważ tam w recenzji podaje pewną wątpliwość co do istoty jakby strategii przetrwania, ponieważ strategia przetrwania, jak sama nazwa wskazuje, czy definicja słownikowa nam o tym mówi, jest jakby działaniem długofalowym, zamierzonym, które ma w konsekwencji przynieść spodziewany efekt. Natomiast dość często, powiedzmy, decyzje, które były przez Żydów podejmowane, no w celu oczywiście ratowania własnego życia, czy Żydów, czy życia osób najbliższych, to częstokroć taką strategią nie były, więc tu można by oczywiście podać pewną wątpliwość, niektóre chociażby zasugerowane przez autorów strategie przetrwania, które w gruncie rzeczy były działaniami doraźnymi, podejmowanymi ad hoc, które jakby nie niosły ze sobą pewnej strategiczności, tak? Więc to jakby jest kwestia bardzo ważna. No i oczywiście tutaj autorzy, pisząc o losach, no, w dużej mierze, czy bardzo wiele miejsca poświęcają temu okresowi lat 1942-43 do 1945 roku. Szczegółowo przedstawiam to w recenzji na wybranych przykładach. No, w mojej ocenie jakby dobór tej problematyki, która została wyeksponowana w tej publikacji, nie jest przypadkowy, a jest raczej celowy, ponieważ on jakby się kompiluje, czyli łączy z pewną ogólną tezą tej książki, czyli mamy z jednej strony dobór problematyki, wybranej problematyki badawczej, prawda, czyli tych takich szczegółowych rozdziałów, łącznie na przykład z doborem materiału archiwalnego, z całą konstrukcją pracy. No i mamy oczywiście otrzymujemy pewną całość dzieła, które w moim przekonaniu, że tak powiem, nim, że tak powiem, zaczęto pisać, była już gotowa teza. To znaczy, jaka była ta teza? Ta teza mówi o powszechnym udziale Polaków w Holokauście, w zagładzie Żydów i zwłaszcza tu autorzy akcentują lata 1942-43,
chociażby we wstępie pojawia się taka informacja, że wówczas to od postawy Polaków, postawa Polaków decydowała czy warunkowała o losie Żydów. No, w moim odczuciu jest to teza błędna, ponieważ no, jest to trochę dziwne, że tyle lat po wojnie trzeba nadal o tym przypominać, że o losie Żydów w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji niemieckiej decydował nie kto inny, jak po prostu Niemcy i ich prawa, które oni tworzyli, które narzucali, do których respektowania zmuszali te narody, które znalazły się pod ich panowaniem, pod ich okupacją, prawda? Więc to jest jakby dla mnie przynajmniej rzecz oczywista. Pojawia się też w tej książce takie zdanie, że wymowa liczb jest nieubłagalna. Dwóch spośród każdych trzech Żydów szukających ratunku zginęło. I mieli zginąć właśnie z powodu, że nie otrzymali pomocy od Polaków. Znaczy to jest w ten sposób, rzeczywiście jest taka teza postawiona w tej książce. Oczywiście było o tej tezie było bardzo, bardzo głośno, prawda, kiedy publikacja się... Bo to są też dwa ważne nazwiska, pan Grabowski i pani Engelking, którzy się wypowiadają bardzo często w mediach i też stają się chyba autorytetami dla wielu osób, też z zagranicy. Oczywiście, nie możemy tego faktu pomijać, jest to oczywiście prawdą. Natomiast jeżeli chodzi o wymowę liczb, prawda, która jest nieubłagana, Przyznam, że ja do kwestii liczb w tej recenzji się nie odnoszę, ponieważ z prostego powodu, ponieważ autorzy tutaj posłużyli się jakąś nieznaną metodą, czyli rzeczą, która jest jakby niespotykana w publikacjach naukowych, to znaczy przedstawiając bardzo szczegółowe wyliczenia co do pewnych, nawet przecinków, prawda, czy miejsc po przecinku, w ogóle nie podają źródeł, na podstawie których te dane liczbowo przedstawiają. To znaczy mamy tabele, pewne dane statystyczne i kończy się to jakby obliczenia własne, prawda? No to uniemożliwia jakąkolwiek analizę, czy zanegowanie bądź potwierdzenie tego faktu. Przecież o to w nauce chodzi. Jestem dość sceptyczny, prawda, co do tych wyliczeń. Natomiast no, dlaczego? Ponieważ analizując tę publikację w bardzo wielu miejscach znalazłem przykłady przerozmaitego manipulowania źródłami, nieścisłości, błędnych cytowań, no innymi słowy zafałszowań po prostu, bo jeżeli mamy nagromadzenie pewnych ilości, czy to błędnego wnioskowania, czy przeinaczania źródeł, które w gruncie rzeczy nie oddają sensu tego, co autor źródła chciał nam powiedzieć, no to jak to inaczej nazwać, prawda? One jakby zafałszują, może nie jakby, po prostu zafałszują narrację historyczną, czy ten odbiór, który czytelnik ma, prawda, czytając publikację, przekonany jest, prawda, o tym, że dane fakty są takie, jak mu przedstawiono. No, tymczasem po przeanalizowaniu tych źródeł jest to, prawda, niekonieczne. Bardzo wiele jest takich przykładów, gdzie zmienia się sens źródeł. Także w tej kwestii w kwestii liczb, mając w doświadczeniu to, co samemu udało mi się zweryfikować, podchodzę do tych ustaleń bardzo ostrożnie. Natomiast jeszcze jedna kwestia, ponieważ tam dość mocno zostało to wyartykułowane, prawda, że to są kwestie, że jakby są osoby zamordowane przez Polaków, czy Żydzi. No, zwracam uwagę tutaj na pojawienie się w tej publikacji rzeczy niespotykanej, a mianowicie pojęcia o administracji niemiecko-polskiej. No, chciałbym zapytać, o jakiej administracji możemy mówić pod okupacją niemiecką, bo polska administracja pod okupacją niemiecką to jest administracja polskiego państwa podziemnego. Natomiast różne formacje, które zostały stworzone przez Niemców na czele z Polnische Polizei, czyli Policją Polską, tak zwaną granatową, ten termin wszedł w powszechne użycie, a więc z Policją Granatową, czy z innymi służbami, z jednej strony zostały stworzone przez Niemców, ale z drugiej strony też przejęto, powiedzmy, część tych instytucji, które istniały, ale zostały one poddane bezwzględnemu posłuszeństwu niemieckiemu i miały, że tak powiem, realizować niemieckie cele. Więc jakby patrząc na to, na całość uwarunkowań, które decydowały i o postawach Polaków, i o tym, co się działo pod okupacją niemiecką, no nie może nam po prostu to jakby znikać z oczu, prawda? No nie możemy analizować wydarzeń historycznych bez uwzględnienia kontekstu
historycznego, a to jest, to niestety ma miejsce w tej publikacji. A jaką rolę w tej publikacji, jak są opisywani Niemcy, ci głównie odpowiedzialni? No oczywiście no, są opisywani jako prawda, jako kreatorzy, czy też jako sprawcy zbrodni. No niemniej jednak dość często zdarzają się, mówię tutaj oczywiście o głównych wydarzeniach, natomiast dość często pojawia się w tej publikacji kwestia jakby umniejszania roli Niemców, bądź też na przykład marginalizowania ich działalności, ich czynnika sprawczego. To jest bardzo widoczne w przypadku analizowania działań podejmowanych przez żandarmerię czy przez policję niemiecką w terenie. No podam taki przykład w jednym z opisywanych wydarzeń. Jeden z autorów, to nie będę mówił, który, odsyłam Państwa do zapoznania się z recenzją. Jeden z autorów podaje taką informację, że miasteczko czy tam grupa Żydów została otoczona przez policję niemiecką i policję polską. No proszę Państwa, no w odbiorze przeciętnego czytelnika, prawda, no może zrozumieć to opatrznie zupełnie, że mamy do czynienia z dwiema formacjami dwóch różnych państw, czy policję niemiecką i policję polską, no, gdy tymczasem po prostu mamy do czynienia z formacjami policyjnymi państwa niemieckiego, III Rzeszy Niemieckiej, dowodzoną oczywiście przez żandarmerię niemiecką. Więc to są te rzeczy, na które czytając publikację dalej jest noc, niewątpliwie należy zwracać uwagę. A jaki obraz Polaków, czy w ogóle się pojawiają Polacy pomagający Żydom i jakie były ich pobudki, intencje, bo to też jest chyba bardzo pojawiają ważne. Pojawiają się, oczywiście, że pojawiają się w tej publikacji Polacy, którzy pomagają Żydom, ale oni są opisywani jako niewielka część społeczeństwa polskiego, jako pewien margines. Zaznaczane są te aspekty pozytywne, no niemniej jednak dość często, a może nawet bardzo często, artykułowane czy uwypuklane są kwestie tak zwanego płacenia za pomoc, jakby nastawienia bardzo merkantylnego przez część społeczeństwa polskiego, która udzielała pomocy Żydom, w zamian oczywiście za pewne jakieś tam odpłaty finansowe bądź inne świadczenia w naturze. No oczywiście, jeżeli zwrócimy uwagę na to, jak w rzeczywistości wyglądały warunki okupacyjne, dość często Żydzi ukrywani, że tak powiem, gospodarzom dawali jakieś pieniądze bądź inne przedmioty, które pokrywały koszty utrzymania, wyżywienia. To jest rzecz oczywista dla kogoś, kto się zajmuje oczywiście okresem II wojny światowej, ale także w czasach współczesnych nie jest to chyba nic nadzwyczajnego, prawda? Jeżeli mamy do czynienia z utrzymaniem grupy osób, to są wszystko koszty. Gdy jeszcze zwrócimy uwagę na to, że w okresie okupacji żywność i artykuły pierwszej potrzeby gigantycznie wzrosły, przekraczając możliwości zarobkowe, no to jest oczywiście całkowicie zrozumiały. Natomiast to jest to pisana ta publikacja w wielu miejscach z taką intencją wskazywania, że tu decydowały przedwojenne znajomości, pieniądze przede wszystkim. No i temu też celowi w niektórych miejscach służy odpowiednia w cudzysłowie analiza źródła, która no niekoniecznie zgadza się albo nie zgadza się po prostu, mówiąc wprost, z tym co zostało napisane, z tym, jak to widzieli sami uratowani, którzy składają relacje, do których udało mi się dotrzeć i które no, stoją w sprzeczności z tym niejednokrotnie, co jest napisane w książce Dalej jest noc. Bo w tej książce pojawiają się opisy 9 powiatów. Możemy jakąś zasadę wysnuć z tego wyboru, czy to są przypadkowe powiaty, czy właśnie wybrane, żeby podkreślić tą tezę. No więc problem rzeczywiście z powiatami jest dość istotny, bo autorzy w moim odczuciu, czy redaktorzy tej publikacji, profesor Engelking i profesor Grabowski, no nie wyjaśniają, nie wskazują powodów, które jakby legły u podstaw wyboru tych konkretnych powiatów. W moim przekonaniu to nie są to powiaty, które są reprezentatywne dla całości ziem polskich i wyników jakby tych badań, które zostały przeprowadzone, no ciężko odnosić do całości ziem polskich.
No bo jeżeli zwrócimy uwagę na to, że w analizowanej publikacji mamy 9 powiatów, z tego 4 są w dystrykcie krakowskim, tylko jeden powiat znajdował się poza granicami generalnego gubernatorstwa. Wszystkie pozostałe jakby tutaj, jeden w dystrykcie warszawskim, jeden w dystrykcie lubelskim. No to wskazuje, przynajmniej w moim przekonaniu, że to nie jest reprezentacja całości ziem polskich. Poza tym zwracam uwagę na niejednolitość doboru tutaj tych powiatów. To znaczy, ponieważ no, powiat powiatowi nierówny, mówiąc tak bardzo prosto i jasno, chodzi o to, że w okresie II wojny światowej Niemcy przeprowadzili taką reformę, dążąc oczywiście do maksymalnego osadzania Niemcami z Rzeszy bądź z Volksdeutschami struktur administracyjnych, łączyli powiaty, tworzyli większe jednostki administracyjne, tak zwane Kreishauptmannschafty. I w tej pracy właśnie mamy to zaburzenie, że raz autorzy analizują cały ten Kreis niemiecki, który jest dużo większy od przedwojennego powiatu, innym razem powiat przedwojenny polski. I to jest oczywiście, no nie może tak być w publikacji naukowej, ta niejednolitość, musi być jednolitość w jednostkach badawczych, prawda? Więc to jest jakby niedopuszczalne. Poza tym no, zostały wybrane do tej analizy tylko te powiaty, gdzie mamy przede wszystkim ludność polską. Znaczy nawet powiat bielski, Bielsk-Podlaski, który tutaj analizuje profesor Engelking, został tak opisany, że w ogóle jakby niemal połowę tego powiatu pominięto w ustaleniach, bo to jest ta część, która jest obecnie w granicach Białorusi, tę część pominięto, no to jest ta część, która była zamieszkana przez ludność białoruską. Tylko jedna w większości, tylko jeden powiat, a właściwie przedwojenny powiat, analizuje profesor Zapalec w przypadku, mam tutaj na myśli Złoczów, a więc te tereny dystryktu galicyjskiego. Do analizy wybrano przede wszystkim powiaty, czy te jednostki administracyjne, no, gdzie większość stanowiła ludność polska. To jest jakby rzecz, przynajmniej jak dla mnie, widoczna bardzo po zapoznaniu się z tą publikacją. Poza tym zwracam też uwagę na, czy zwróciłbym uwagę na kwestię doboru materiału archiwalnego. To znaczy, że autorzy chociażby wskazują na to, że dokonali wielostronnej analizy, wielokierunkowej, przytaczają dokumenty z wielu archiwów. Oczywiście, jest to prawdą. Natomiast obszerne partie tej publikacji zostały przygotowane, opracowane przez wykorzystanie literatury memuarystycznej, wspomnieniowej i relacji, a więc dokumentów wywołanych, przepraszam, tak zwanych źródeł wywołanych, powstałych już po zakończeniu II wojny światowej oraz poza tymi źródłami, o których wspomniałem, dokumenty procesowe, tak zwane sierpniówki. A dla osób, które nie znają tego materiału, powiem, że jest to materiał wybitnie trudny do analizowania, niejednokrotnie wewnętrznie sprzeczny, gdzie pojawiają się informacje, które wzajemnie się wykluczają i także w tej recenzji udało mi się pokazać, ponieważ pracuję na tym materiale, znam ten materiał, że tak powiem, bardzo dokładnie, na czym polega problem. Natomiast w ogóle tego nie zaznaczono, bo to jest rzecz bardzo ważna, że kiedy dokonano pewnego przeglądu istniejących źródeł historycznych, czy wykorzystanych źródeł historycznych, nie dokonano zasadniczej analizy, nie wskazano czytelnikowi, nie powiedziano mu, że mamy do czynienia z materiałem, trudnym, skomplikowanym, prawda? I jedno zdanie na koniec powiem. Dość często też zdarza się, że w tej publikacji na przykład autorzy wykorzystują, mówię tutaj o źródłach procesowych, na przykład zeznania, które zostały zanegowane przez sąd, bądź też z których świadkowie się wycofują. No, nie można czytelnika w ten sposób, że tak powiem, traktować i takich informacji mu nie podawać. Należy przedstawić własną argumentację.
I bardzo krótko na koniec zapytam, czy możemy się spodziewać kolejnych publikacji, które będą odpowiadać na kłamstwa dotyczące historii i też tak wrażliwej części naszej historii, jak kwestii zagłady Żydów, bo niestety za granicą coraz częściej mówi się o polskich zagładach, o polskich obozach śmierci. No, publikacja, którą, czy recenzja, którą mam tutaj nawet ze sobą, to jest pierwsza z recenzji, które będziemy publikować odnośnie tej książki. Dalej jest noc, będą następne. Mam nadzieję, że jakby przybliżą one czytelnikom, odbiorcom te problemy, które w tej publikacji występują. No, zachęcam oczywiście wszystkich Państwa do zapoznania się z tą recenzją, także z następnymi, które w Instytucie się ukażą. No i oczywiście z czasopisem Polish Jewish Studies, które mam nadzieję niedługo się ukaże. Tytuł tej recenzji to korekta obrazu, refleksje, źródło znawcze wokół książki Dalej jest noc, losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski. A naszym gościem był dr Tomasz Domański, Instytut Pamięci Narodowej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Z Panem Bogiem, dobrej nocy.